Trzeci sekretny darmowy skin z eventu świątecznego. Możliwe, że właśnie wycie, klikerzy za granicy poinformowali, że ten skin może być darmowym prezentem trzecim i powiem ci dokładnie o co chodzi i o innych gwarantowanych prezentach dla każdego, ale na początku proszę niech każdy wpisze kod SEIKAMSORSKOPIE, bo zaraz lecimy z kolejnym konkursem świątecznym, a im więcej osób używa mój kod, tym konkurs będzie mocniejszy. Łapeczka w górę, subik, Instagram w opisie i wbij na Twitcha i na YouTube'a, gdzie codzienne streamy z Fortnite'a i z innych gier wieczorami i drugi kanał w opisie, a my lecimy pierwszy co do Fortnite'a trafił właśnie nowy pakiet startowy, na który na pewno czekałeś. Pakiet, jak widzicie właśnie na ekranie, i wygląda on zarąbiście. Zawiera on oczywiście 600 V-dolców, tego kolorowego skina z kapeluszem i w wersji bez kapelusza, do tego mega ładny kill-off, no i oczywiście plecak. Pakiet kosztuje całe 20 zł i naprawdę polecam go kupić, ja go wziąłem od razu, bo jest po prostu świetny. Drugi pakiet, który jest, może zgarnąć w nim 1500 V-dolców i też jest mega dobry. Zawiera on 1500 V-dolców, zawiera on skina, darmowe ratowanie świata i do tego cały zestaw przedmiotów. Aby odebrać te V-dolce, musisz zrobić proste questy na trybie ratowania świata i wszystko sobie zgarniasz. Pakiet kosztuje około 76 zł i zachęcam do zakupu właśnie tych pakietów z kodem SEIKAMSOR, bo jest to lepsze niż kupowanie zwykłych V-dolców. Druga rzecz, do Fortnite nadchodzą mega mocne sklepy i jak wiecie, ostatnio mówiłem wam o Travisie Scoutcie, że został on ostatnio zaktualizowany i niektórzy mówią, że powróci. I co ciekawe, sklep został zaktualizowany pod powrót serii Icon i to mega dużej ilości, ale nie tylko, bo innych OGs rzeczy, których nie było 1000 dni, ale może od początku. Jak wiecie, z Travisem Chain nagrałem dokładny materiał o co chodzi, bo skin Travisa został zaktualizowany po 1200 dniach wraz z Astrojackiem, innymi rzadkimi skinami. Kolejnym skinem, który podobno ma powrócić jeszcze w tym tygodniu, jest John Wick, który podobno ma już samą sekcję sklepu i niedługo możemy go zobaczyć. Do tego również Sheena wrzucił, że dwa dokładnie będziemy mieli nowe wyglądy sklepów i będą to całe tła postaci, a dokładniej całe tła sklepu. Tło sklepu zawsze informuje nas o tym, jaki będzie główny mod przewodnik sklepu. Zawsze jest to coś giga dużego i tym razem będziemy mieli dwa totalnie duże sklepy. Pierwszy sklep będzie to nowa seria Icon. Podobno otrzymamy cały właśnie sklep z serią Icon i nie wiadomo dokładnie, jakie to będą ikony. Ja obstawiam, że mogą to być youtuberzy, mogą to być streamerzy, mogą to być gwiazdy jakiegoś sportu, jak również mogą to być muzycy i gwiazdy po prostu zwykłe muzyczne, jak Ariana, Marshmello, może jakiś Eminem, może jakiś Travis, Major Lazer czy inne mega fajne skiny, których dawno nie mieliśmy, bo seria Icon dosyć dawno nie wracała. I drugi sklep, który się pojawi, to duży sklep Marvela. Tutaj mamy całe również tło sklepu Marvela i tutaj gracze w komentarzach odnaleźli jedną informację, że być może powróci Eddie Brooke, który podobno jest zbanowany, ale tak samo jak Czarna Wdowa powróciła, to być może właśnie on się pojawi, bo dziwne, że Fortnite robi aż całe zakładki takie sklepu, bo często czegoś takiego nie mieliśmy, więc coś grubego się szykuje. I kolejna kwestia, właśnie do Fortnite trafił gwarantowany dla wszystkich graczy sekretny prezent, który ty też, drogi widzu, możesz odebrać po obejrzeniu tego materiału. Jak to zrobić? Prezent jest gwarantowany dla każdego i jest on mega w różnych wersjach i jest on naprawdę wartościowy. Jest to specjalna lotnia, której już nigdy nie będziesz mógł zdobyć w Fortnite, a jak możesz ją odebrać? Prezent generalnie będzie miał różne style, przez co będziesz mógł wybrać, a właściwie zdobyć taki, jak do ciebie najbardziej pasuje. Będzie to generalnie do zdobycia w nowym turnieju w Fortnite, który jest gwarantowany i wystarczy za sam udział, tak naprawdę wziąć udział i zdobyć sobie tą lotnię. Lotnia jest w następujących kolorach, jest to od brązu do Unreala, w zależności jaką rangę na arenie macie. Taką lotnię otrzymacie, następnie będzie musieli zagrać turnieje, będą to solo, duo i składy i wystarczy, że wbijecie 75 punktów na tym turnieju. Następnie po wbiciu tych punktów otrzymujesz od razu lotnię i jest to totalnie coś innego niż w przypadku skinów, dlatego że w skinach wygrywa na przykład 2-3 tysiące osób, a tu nagroda jest gwarantowana, tylko musisz wbić te punkty. To jest po prostu turbo łatwe i generalnie polecam wam wziąć udział w tym, no bo jest to darmowa lotnia, która w sumie nigdy już pewnie do Fortnite'a nie powróci. I powiedzmy sobie jeszcze o trzecim skinie świątecznym, który możliwe, że się pojawi w Fortnite'ie. Dokładnie wczoraj wieczorem pojawiły się informacje na zagranicznym YouTubie i Twitterze, że jeden z graczy odnalazł specjalnego skina, który nie ma dodanej ceny i nie ma żadnych tagów związanych z sklepem, co może oznaczać, że nie jest on przekazany no właśnie do sprzedaży i może być on sekretnym prezentem na przykład w tym roku. Może on być jakimś gratisem na przykład do Xboxa, Nintendo, PlayStation czy czegoś innego, czy po prostu jakimś eventowym przedmiotem, który otrzymamy za darmo. O co dokładnie chodzi? Chodzi o totalnie nowego skina, który został dodany podczas aktualizacji do plików gry. Jest to specjalny archetyp, który wygląda naprawdę dobrze i w większości teraz teorie pojawiają się, że może być to sekretny skin no właśnie do zdobycia w tym evencie świątecznym, bo przypominam wam, że co roku mamy dokładnie dwa prezenty świąteczne w postaci skinów właśnie w prezentach i jeden sekretny skin do odebrania na Epic Games Launcherze i w tym roku tego jeszcze nie otrzymaliśmy, bo co roku taki prezent dodatkowy jest zawsze na start samego tego eventu. Czyli w teorii powinien być pierwszego dnia Winterfestu, a nie otrzymaliśmy go, więc było to mega dziwne i gracze się zdziwili i bardzo możliwe, że właśnie dostajemy ten prezent, bo trzeci skin faktycznie pasowałby idealnie do tego skina, bo nie ma on żadnych rzeczy ze sklepem, nie ma on ceny, nic takiego, więc możliwe, że Epic faktycznie nam go da. I też pamiętajcie o tym,
że w tym evencie świątecznym otrzymaliśmy panią pudełko dużo wcześniej niż powinniśmy, bo otrzymaliśmy ją dokładnie w 3. dniu eventu, a zawsze darmowy skin był albo w 7, albo w 10. dniu eventu, więc możliwe, że właśnie pod koniec eventu albo w jakimś najbliższym czasie otrzymamy tego archetypa jako darmowego skina i ta teoria jest typowo z zagranicy i będzie prawdopodobnie coraz więcej informacji o niej, bo skin naprawdę wygląda dobrze i też ciekawostką jest to, że jest to restyl innego skina, czyli oczywiście archetypa, czyli zwykłego skina do zakupu albo skina, którego możecie zdobyć w specjalnych pakietach, no właśnie z promocji i jest to dlatego ważne, że zawsze sekretnym trzecim skinem na święta albo generalnie darmowymi rzeczami najczęściej są restyle, więc to również może nam potwierdzać to, no że faktycznie jest on stworzony do jakiejś promocji, także liczmy na to, że będzie to ten sekret prezent. Ale mam dla was jedną smutną informację, bo Fortnite właśnie cofnął zakupione przez was przedmioty i niestety dał turbo mały zwrot. Okazało się, że Fortnite właśnie zrefundował godzinę temu specjalne pakiety, które mogliście kupować niedawno w Fortnite. Były to te pakiety, no właśnie z takimi driftami, innymi przedmiotami. Były one chyba w tamtym jakimś sezonie i można było je kupić i co się okazuje, Fortnite zabrał je graczom i usunął z ich kont, do tego dając zwrot około tylko 4 zł. Jak to możliwe? No właśnie okazało się, że był jakiś mega duży błąd na Xboxie i graczom losowo dosłownie cofa te przedmioty, także jeśli je kupiłeś, to sprawdź, czy Fortnite zabrał ci z waszego konta. Sprawa jest mega dziwna i dokładnie jeszcze nie wiadomo o co chodzi, aczkolwiek najdziwniejsze jest to, że Fortnite usuwa wam te przedmioty, cały ten pakiet, który jest warty kilkadziesiąt złotych i daje za to dokładnie około 1 dolara zwrotu, daje to około 4 do 5 złotych zwrotu, co jest mega dziwne, nie wiadomo jak Epic dokładnie to rozwiąże i w ogóle o co chodzi. I też przypominam wam dalej, że możecie odebrać masę darmowych prezentów, tak samo skinów, jak i innych przedmiotów. Dla przypomnienia, cały czas macie do odebrania skina za połączenie konta LEGO z kontem Fortnite. Łączysz sobie konta i dostajesz gwarantowanego skina od razu. Darmowy pakiet w sklepie za 0 zł ze skinem LEGO, którego robisz zadania w trybie LEGO i otrzymujesz darmowego skina. Do tego kolejny skin, który został już naprawiony, darmowy, czyli gwarantowany skin dla każdego gracza za wbicie na trybie Rocket League Golda 1. I teraz wystarczy już wbić Golda 1. I do tego jeszcze gwarantowany skin z eventu Reaper Friend, który polecałem w poprzednich materiałach, gdzie macie zdobyć skina wraz z 4 czy 5 przedmiotami, w tym kilofy, malowania i inne rzeczy, za sam udział wraz ze znajomym i zrobieniem turbo prostych zadań, mapy na expa, na których możesz wbić level, masz właśnie w opisie, bo do tego eventu musisz wbić 50 leveli, do tego również pamiętaj o cały czas o kodach na komiksy, które masz skiny właśnie tam do zdobycia i masz łącznie odebrać 5 skinów do końca tego roku za pomocą kodów z komiksów, a jeśli tego nie zrobisz, no to oferta niestety przepadnie i będziesz musiał płacić później kilkadziesiąt złotych od innego skina, a tu łącznie za jakieś 40-50 złotych możesz zdobyć te wszystkie 5 skinów i to tłumaczyłem też w poprzednich materiałach, więc odbierzcie sobie to wszystko i tu jeszcze macie szybki bonus, dokładnie jak wysyłam widzowi skina ostatniego konkursu, żebyście mieli pewność, że wszystkie konkursy się odbywają i wy też macie wygrać. Pamiętajcie, żeby zawsze brać udział w konkursach i mieć wpisany kod SEIGAMSA w sklepie, subika, apeczkę w górę, dlatego że zawsze konkurs są dla was, żebyście wy mieli fajne skiny, no i oczywiście fajne święta, a im więcej osób się zapisuje, tym więcej takich konkursów również robimy. Dajcie znać, jaki kolejny konkurs robimy i widzimy się dzisiaj na live, na YouTube i Twitchu. Trzymajcie się, cześć!